No to dzień dobry misiaczki, w ten piękny dzień, ja jestem Jakub Kotła, to jest Fit on Trip i dzisiaj serdecznie witam Was w Kambodży. Dzisiaj witamy gościa specjalnego, Adama Mahaja, który jest twórcą projektu Raport z Akcji oraz Adam Mahaj Mahon TV. Dokładnie, Mahon TV. Mahon TV. Uprzedźmy naszych widzów, że mamy tam mikrofon kierunkowy i musimy w tamtą stronę się patrzeć i mówić, ponieważ gdybym mówił do Kuby, to już nie będzie, tam tak, mamy kierunek. Dlatego będziemy rozmawiać między sobą. My siebie widzimy tam w ekraniku. Tak, tutaj widzimy siebie, ale będziemy się starać patrzeć i mówić jakby w waszą stronę, żeby zwyczajnie i jakość dźwięku i obrazu była lepsza. Także ja sobie jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzę. Czy aby na pewno włączyłem mikrofon? Okej. Okay. Wiecie jak to jest, świat youtuberów, także serdecznie zapraszam was w aktualnym momencie na do serii Podcast Podróżniczy. No to co, Adaś, tutaj pewnie większość osób cię gdzieś tam może kojarzyć, może cię znać, ale dla tych, którzy nie wiedzą, ty tak naprawdę jesteś w Kambodży 2,5 roku, tak? Tak, ja sobie jeszcze przebitkę robię teraz, żeby pokazać do mojego daily, że robimy coś takiego, tak? Tak, więc tak, tak. Nagrywamy teraz... właśnie, w tym momencie nagrywamy wywiad na kanał Fit on Trip. O, właśnie. Także tak to wygląda. Poczekaj, to jeszcze, żeby cię zareklamować. Przepraszamy was tam na moment, tak, bo to jest reklama dla Kuby. To jest reklama. No cześć. Słuchajcie, nagrywamy teraz wywiad z moją osobą na kanał Fit on Trip. Będzie pod spodem. Tak, Podcast Podróżniczy, zapraszam serdecznie. Dobra. No, także koniec reklamy. Tymczasem tak, 2,5 roku w Kambodży, ale cofnijmy się troszeczkę wcześniej, jak tak naprawdę do początku, tak mi się wydaje, bo większość osób prawdopodobnie kojarzy cię z Chinami. Znaczy, prawda? Z tym, że mieszkałeś w Chinach. Wtedy chyba zacząłeś jakby swoją przygodę w ogóle z YouTube'em. Tak. Ostatnie 2,5 roku w Kambodży i myślę, że większość widzów już z Kambodżą mnie kojarzy, tych nowych widzów szczególnie, a wcześniej faktycznie 11 lat w Chinach. Od 2009, a pierwszy raz w Chinach turystycznie w styczniu 2007, tak więc też miałem tą perspektywę zmian widoczną i tutaj powoli też widzę tą perspektywę zmian w Kambodży. I do tego jak mieszkałem w Kambodży, to też ile się dało, dopiero się zaczynał korona kolega, to też byłem częstym gościem w Chinach. No tak, dobra, ale to zacznijmy jeszcze od samego początku, tak bardzo zwięźle, bo potem będę pewnie się bardziej pytał właśnie o Chiny, ale jak to się zaczęło? Dlaczego wyjechałeś do Chin? Czy wcześniej podróżowałeś? Czy skąd w ogóle wpadł taki pomysł, nie? Pierwszy raz w ogóle leciałem samolotem wtedy w życiu, ja wcześniej nie podróżowałem, po prostu pojechałem na wycieczkę, poznałem pewną Chinkę online i to taki pretekst był, żeby się z nią spotkać i zobaczyć Chiny. Zabrało się jeszcze ze mną dwóch kolegów. Ja po pierwszym dniu, jak zobaczyłem Chiny, Azję, od razu pomyślałem, że chciałbym tu zamieszkać w Azji, w Chinach wtedy. I no to, co wymyśliłem sobie w 2007, dokończyłem jakieś tam swoje sprawy i w 2009 się wyprowadziłem. Jeszcze w międzyczasie, w 2008, pojechałem jeszcze raz turystycznie. I to jest bardzo niesamowite, bo jakby często się zdarza, a wtedy nawet nagrywałem na Filipinach z chłopakami, też z Polakami, też taki wywiad i też właśnie przyjechałem na Filipiny i wiedziałem, że to tu chcę mieszkać. Jak to działa? Co to jest? Jesteś w stanie opisać mi to uczucie, bo tak, ja, wiesz, ja dużo podróżuję i jakby jeszcze nie miałem czegoś takiego, że chciałbym gdzieś zostać dłużej niż, wiesz, tam 2 miesiące. Wiesz, bo może było dużo podróżujesz, ale dla mnie to była pierwsza egzotyczna i daleka podróż. Jak zobaczyłem te odmienności pomiędzy cywilizacją i sposobem życia w Chinach, a w Europie, a ja byłem taki już wtedy nastawiony sceptycznie do pewnych regulacji, do pewnych obostrzeń, które Polska przed wejściem i po wejściu do Unii Europejskiej, szczególnie tych takich związanych z wolnością gospodarczą, ale nie tylko z jakimś życiem codziennym, że sobie wsiadam na motorek bez kasku, jadę pod prąd i to mi się podobało, te street foody, to wszystko tak tętniące życiem, miasta, które nigdy nie zasypiały. I to naprawdę te ulice żyły, nie tylko żyły lokale, restauracje i miejsca gdzieś tam w budynkach oficjalne, ale po prostu tętniło życiem. Ktoś kogoś podwoził, ktoś trąbił, ktoś coś sprzedawał, ktoś do czegoś nawoływał, ktoś gdzieś jechał, ktoś gdzieś biegł, ktoś coś gotował, komuś się coś rozlało. Taki, wiesz, cały czas coś. No tak, ale powiedz mi, bo
To było niesamowite, że ja w sumie pamiętam, tak jak gadaliśmy wcześniej na prywacie, że ja właśnie, ty w tym czasie, kiedy ty byłeś zafascynowany Chinami, ja słyszałem o Chinach same takie rzeczy, że do Chin to w ogóle jest niebezpiecznie, że trzeba tylko z wycieczką i trzeba się trzymać tej wycieczki, bo inaczej cię porwią na organy, że te Chiny to uważaj, bo tam właśnie przez ten tłok, przez to wszystko, wiesz, przez to, że to jest jakby, no jest strasznie dużo wszystkiego, że łatwo cię stracić z oczu i w ogóle nikt cię nawet nie zauważy, że ktoś cię tnie na organy, wiesz o co chodzi? Myślę, że mam zbyt zjechane organy, żeby opłacało się porywać na organy, to tak wiesz, żartem mówiąc, ale no całkowita bajka. W Chinach zawsze czułem się nawet dużo bezpieczniej niż w Kambodży i innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Porównywalne do Singapuru, taka przestępczość drobna, praktycznie, wiesz, taka, która by dotyczyła mnie jako turysty, nie istniała. Może gdzieś w Pekinie jacyś kieszonkowcy, naciągacze, to tam gdzieś się coś zdarzało, się coś słyszało, ale bardzo bezpiecznie, żadnych stref, no go zone, mogłeś wejść wszędzie, bardzo przyjaźni ludzie, no, dużo bezpieczniej niż w Europie. No tak, no ale skąd, jak ci się wydaje, skąd mogło się wziąć w ogóle takie spostrzeganie świata, wiesz, spostrzeganie Chin, wiesz, w taki sposób? I co, ja aż tak nie słyszałem, to też się tobie trochę dziwię, gdzieś to wyczytał, ale ja dużo słyszałem o jakimś zamordyzmie, o komunizmie, o restrykcjach i tak dalej, a to było wręcz odwrotnie, te restrykcje są i były dużo większe w Unii Europejskiej niż w Chińskiej Republice Ludowej, która tak naprawdę komunistyczna jest tylko z nazwy, jest dużo większa wolność gospodarcza. Nie mówię o politycznej, ale kraje azjatyckie generalnie, one mają inną cywilizację. Tu nigdy nie było wolności politycznej, nawet takie kraje jak Korea Południowa, czy Singapur, czy taki region jak Tajwan, bo przecież nie jest państwem uznawanym, tam też zawsze wszędzie był zamordyzm. Japonia i ich cywilizacja inaczej podchodzi do systemu praw człowieka, do demokracji, nie uznają tego i nie potrzebują tego, nie chcą tego w polityce, ale ja nie przyjechałem robić polityki, tak więc nie miałem z tym żadnego problemu. Jeżeli trzymasz się z daleka od polityki, tym bardziej jakiejś tam opozycyjnej, to jest, się czujesz naprawdę wolny, bo w gospodarce możesz sobie, w Chinach już dużo mniej, śruba zostaje dokręcona z roku na rok, ale na przykład w Kambodży i wtedy w Chinach, jak ja byłem, no jest naprawdę odczuwalna wolność pomiędzy Unią Europejską a tym regionem tutaj. I to chyba sam potwierdzisz. No tak, no to było, no to jest dosyć zabawne, bo faktycznie Chiny bardzo się kojarzą z takim totalitaryzmem i dosyć, że Chińczycy są bardzo tacy hermetyczni i to wszystko, że dużo jest zakazów, dużo takich restrykcji, tak jak mówisz, politycznych. Tylko, że to prawdopodobnie tak jak ja w Chinach nie byłem, bo ja dostałem zakaz wjazdu do Chin. Natomiast... Przyczyn chuligańskich, powiedzmy, żeby tu nie było, że to restrykcje cię dosięgły. Nie, ja po prostu... Chuliganka. Tak, ja po prostu byłem idiotą, także w pewnym tam 2018 roku wyszła taka sytuacja. I to tak jak mówisz, że to jest tak jakby... teorii jakby jest bardzo dużo jakichś zakazów, są jakieś umowy, prawa, ale w praktyce jakby nikt się chyba do tego jakby tak nie warunkuje, do tego co... Wiesz co, ruch uliczny w Kambodży jest jaki jest, widzieliście to też na moich filmach i innych youtuberów, a prawo ruchu drogowego jest tak samo restrykcyjne jak w Polsce, tak samo wiesz, ten handel uliczny, tak samo nie ma nigdzie prawnie zapisane, że restaurację, którą otwierasz, nie rejestrujesz, czy małego biznesu, nikt ci tego prawnie nie zagwarantuje, że jest to zwyczajowe prawo i tak jest i ono póki co ma przewagę nad prawem pisanym nawet w takim podejściu, czy to służb, czy rządu, więc jest dużo większa wolność. No okej, okay. Dobra, wróćmy jeszcze też, wspomniałeś na samym początku właśnie, że ta przygoda z Chinami zaczęła się od Chinki, tak? Od dziewczyny. Coś więcej, coś o niej, co się z nią teraz stało, co się z nią działo? Jestem z nią w kontakcie, ma męża Francuza, była w Polsce też później u mnie. Teraz no, nasze drogi się rozeszły, ona ma męża Francuza i nawet byli w Kambodży i teraz coś się mnie pytała, bo będzie może przylatywać do Kambodży też na dłużej, bo jakiś kontrakt się jej tam szykuje. No, także bez spiny, ale już drogi się rozeszły. Okej, okay. No to porównując jeszcze tak jakby teraz mieszkasz w Kambodży, przyprowadziłeś się do Kambodży z Chin. Co było głównym powodem?
Wiesz co, bo już mi się w Chinach znudziło, 11 lat mieszkałem, tam śruba została dokręcona dosyć mocno, a zacząłem sobie latać po Azji Południowo-Wschodniej i zobaczyłem Kambodżę, która znowu mi się spodobała i często przylatywałem. Ja ten wyjazd do Kambodży planowałem już dużo wcześniej, zresztą to na vlogach pisałem, że może się tu przeprowadzę na stałe i tak dalej, i po paru miesiącach to, co wymyśliłem, wdrożyłem. I wtedy nastała korona kolega, bo ja też patrząc po mapie, jakbyście zobaczyli, Kambodża jest tak centralnie w Azji Południowo-Wschodniej i tam wiesz, 2 godziny samolotem i jesteś w Chinach. Tak więc to nie było jakiegoś problemu. No teraz już jest problem, bo po prostu nieważne jest ile trasy, tylko że teraz w ogóle nie wlecisz do Chin jako czy na wizie biznesowej, czy turystycznej, tak więc... Tak w ogóle, w ogóle. W ogóle, w ogóle. No to ciekawie, powiem ci, a powiedz mi, jeżeli dalej jakby Chiny, bo tutaj uznaję cię tak naprawdę za specjalistę, jeżeli chodzi o ten kraj, kilka rzeczy, albo inaczej, jedna rzecz, którą byś zmienił w Chinach, jedna rzecz, którą byś przeniósł z Chin do życia europejskiego, ile jeszcze to życie europejskie pamiętasz, ten świat europejski. Wiesz co, ciężko przenosić takie rzeczy, bo to tak jakbyś wiesz, przenosił nie wiem, rybę wodną, która jest z natury, pływa ryba w wodzie, wodna, no. Do lasu, a wilka wiesz, próbował dostosować do życia w wodzie. Mhm. Tak więc ciężko to dostosować, bo to byś musiał jakby całym systemem przenieść, bo nie możesz tylko tam jednej rzeczy, bo to się jakby nie zepnie. Także musiałbyś to, a tego się nie da zrobić tak do końca. Ja bym więcej wolności gospodarczej u nas wprowadził i to było, to nam Unia Europejska teraz jest jakieś antyeuropejskie. W Unii Europejskiej masz antyeuropejskie prawa, które po prostu dławią ludzi w Europie i to bym po prostu zlikwidował. A w Chinach, co bym mógł wprowadzić? Nie będziemy nic wprowadzać Chinom, niech się rządzą sami, jestem za samostanowieniem narodów i dobrze im jest jak to, co robią i nie trzeba im tam nic zmieniać. A czego mi brakowało? No to wiadomo, rodziny, polskiego lasu i polskiego jedzenia, nie? No tak, czyli korzeni, tak. No to jest bardzo ciekawe. No okej, no to w takim razie Kambodża. Kambodża, z racji, że Kambodża leży też blisko Tajlandii, w ogóle też zauważyłem, że Azja Południowo-Wschodnia jakby rządzi się też takimi prawami, różnymi prawami i też ma tendencję do takich spraw jak przyjemność różnego rodzaju za pieniądze i tak dalej. Jak ty się z tym czujesz, widząc to wszystko dookoła? Bo na przykład ja w Tajlandii, mieszkając w Pattaya, widząc 70-80-latków trzymających się za rękę z 20-latkami, no nie wiem, mnie to trochę przytłoczyło. Jak jest w Kambodży z tymi sprawami? Czy to się tak rzuca w oczy? Czy... Nie interesują mnie prywatne sprawy innych osób. Może kiedyś jak dożyję 70 lat i będzie jeszcze taka możliwość, to skorzystam i zobaczę, jak to jest. A tak serio mówiąc, no nie wiem, no co mnie to obchodzi. Okej, w porządku. Czyli dwóch wolnych ludzi gdzieś to tam chodzi. Wiadomo, że są no tam. No tak, ty jesteś wolnościowcem, też jakby wychodzę z tego założenia, że wiesz, to też jakby. Ja w Afryce dopiero to pierwszy raz zauważyłem, jakby, że na początku jakby jestem byłem trochę ograniczony taki, wiesz, mentalnie, bo widzisz, wiesz, mówisz coś tu, widzisz, wiesz, starego gościa, młodą laskę, widzisz, wiesz o co kaman, gdzieś tam masz wpojone, że koniec końców nas. Okej, użyjmy tego słowa, prostytucja nie jest do końca w porządku, ale z jednej strony tak, dla tej dziewczyny jest to faktycznie jakaś szansa, nigdy nie wiesz, co tam się głębiej dzieje w tej relacji. Z drugiej strony ten gościu jakby też wszyscy wiedzą, o co chodzi i każdy ma szkoda tego. Szkoda tego gościa, nie? Proszę? Szkoda tego gościa czasem. No, czasem traci majątek, stoi pod, wiesz, pod bankomatem i wypłaca, a dziewczyny się bawią. Tak, no wiesz co, no, dla niego też to jest szansa na, nazwijmy to może jakąś relację, na jeszcze odrobinę uczucia, nie, czy jakiegoś... Tak, chyba nie jest idiotą, nie? Słuchaj, każdy ma lustro i widzi swój pesel, ale no... Po prostu ludzie się uzupełniają, tak? No, no tak, no jest to jakiś balans i pewnego, myślę, że oni mają świadomość tego. Wykorzystują jeżeli... się wzajemnie i to tak, jest balansuje, tak, nie? Tak, to jest w pewnym sensie takie enjoy for enjoy, nie? I wszyscy wiedzą o co chodzi, więc czy aby na pewno jest to takie nie w porządku. No jeżeli chodzi też o Kambodżę, to co mi się przysuwa w ogóle cały czas na myśl, dużo mówiliśmy tu przed chwilą, mówiłeś o właśnie wolności gospodarczej, gospodarce i tak dalej. Też w ogóle na tym dużo ten drugi kanał, Adam Machaj, się jakby polega. Też dużo mówisz o ciekawostkach gospodarczych, politycznych. Kambodża. Jak dużo osób, które nie podróżują, nie znają się za bardzo na świecie, słyszą Kambodża, to w ogóle wydaje mi się, że to jest jakiś kraj Afryki Środkowej, gdzie jest w ogóle bida, jakieś chore, głodne dzieci i tak dalej. Jak to jest naprawdę?
Czy Kambodża jest krajem trzeciego świata? Czym jest kraj trzeciego świata? Czy to jest biednie? Jak to jest, jeżeli chodzi o gospodarkę, ekonomię? Czy ludzie tutaj umierają z głodu? Co, gospodarka jest, nie no, z głodu. Jakby, no rozwiejmy te wątpliwości, wiesz, tej Kambodży takiego, jaka Kambodża, jaka wiesz, jaka Kambodża. Nie? Z głodu tu nikt nie umiera. Wręcz już jest dosyć sporo takich miejsc, gdzie cię odchudzą i wiesz, wyleczą z otyłości. Ale faktycznie gospodarka poprzez sprawy historyczne, geopolityczne jest bardzo zapóźniona. Chodzi tutaj m.in. o rewolucję czerwonych Khmerów i zniszczenie gospodarki i przemysłu, komunistów takich skrajnych, takich naprawdę skrajnych. I to było w miarę niedawno, bo jakieś 40 lat temu. No i zniszczono praktycznie cały przemysł, zamknięto miasta wtedy, zniszczono szkoły, szpitale, drogi, wymordowano kadry naukowców, wymordowano artystów, wymordowano wszystkich, którzy nawet nosili okulary, bo czytasz książki, to już jesteś osoba, która zagraża systemowi. I później to oczywiście upadło, bo upaść musiało, ale no teraz, żeby odrodzić to wszystko, zbudować i tak dalej, no to potrzeba czasu oraz inwestycji, które spływają tutaj do tego kraju, technologie, inwestycje głównie z Chin i dzięki Chinom to państwo zaczęło się bardzo mocno rozwijać w ostatnich latach. No i życzymy, żeby się dalej rozwijali i faktycznie jest zapóźnione i technologicznie, i gospodarczo, no ale to się zmienia, tak jak kiedyś Chiny były. Ja ci powiem taką ciekawostkę, że świat się zmienia, żebyśmy tak, wiesz, my często określamy coś z pozycji tam 20 lat temu, 30 lat temu. Chiny w 10 lat potrafią się zmienić tyle, co Europa w 30. A więc to wszystko, co było 20 lat temu, tak jakby Europa 60 lat temu, jakbyś czytał, nie? No tak. No tak mówię przykładowo, zależy w jakiej sferze, ja to tak sobie rzuciłem. No tak, ale tak, 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 ale w sensie chodzi o to porównanie tego tempa, nie? Bardzo ważna ciekawostka. Lata 60. i jeszcze początek 70. Korea Południowa bogaty kraj? Czy nie? Na początku. No. Nie, twoje zdanie, to ogólnie. Okay. Teraz, dzisiaj. A dzisiaj? No wydaje mi się, że tak, że Korea Południowa jest dosyć bogatym krajem. Że Korea Południowa w latach 60., 70., jeszcze początek, była biedniejsza niż Korea Północna. Wyobrażasz sobie to? Wow. Mówię o oficjalnych danych. Także to wszystko się zmienia. I Kambodża też myślę, że przy tym tempie wzrostu, przy tych inwestycjach, przy tym układzie geopolitycznym i związku z Chinami ma bardzo duże szanse, żeby za 10-20 lat być znowu jakimś tutaj tygrysem azjatyckim liderem. Okej, czyli to w taki sposób wygląda. Czyli ludzie tutaj nie umierają z głodu, nie głodują. A jak to jest z otwarciem biznesu? Powiedzmy, że mam pomysł na biznes. Chcę otworzyć swój, wiesz, gadaliśmy o tym, chcę otworzyć sobie hostel, wiesz, z siłownią, jakąś tam matą. Chcę uczyć ludzi kickboxingu, może robić jakieś moje jogi, czy innego rodzaju breathworki. Jakby chcę tych ludzi przyciągać do swojego miejsca. Czy potrzebuję pozwoleń, czy potrzebuję, wiesz, jak to ogarnąć? Bo wiem, że ty masz to doświadczenie, bo masz biznes, no? Jeżeli jest to mały biznes, w sensie restauracja, nawet w centrum miasta, nawet na głównej ulicy, ale będzie to mały biznes, czyli zatrudniasz tam 4-6 osób, to nic nie rejestrujesz, otwierasz, masz. Nigdzie tego nie zgłaszasz. Chcesz, możesz zgłosić, nie musisz. Wtedy płacisz tam jakieś od małego biznesu takie podatki, 10% od czynszu miesięcznego, który wynika z wynajmu pomieszczenia. Jeżeli pomieszczenie jest twoje, pewnie naliczą ci to. Często właściciele się pytają, jak pod biznes wynajmują, czy chcesz drugą umowę, która będzie o połowę mniejsza, żeby tam płacić ten podatek. O ile w ogóle go płacisz. Później masz coś takiego, że w niektórych miastach, jak Semrep, mogą coś wymagać już od takich restauracyjek. Możesz zarejestrować spółkę z o.o., nawet jako obcokrajowiec. Płacisz to mniej więcej z kosztami już agencji, żebyś sam się w to nie bawił, 2,5 tysiąca dolarów. Tam, jeżeli to będzie produkcyjne, jakieś tam ciut więcej pozwoleń, to 3,5 tysiąca dolarów. No i możesz być 100% udziałowcem, nikt ci nie narzuca, że masz zatrudniać czy to obcokrajowców, czy autochtonów. Także tu nie ma problemu, CIT 19% wtedy i działasz. A no to też się od lokalnych uwarunkowań. No jakbyś chciał taki hostel otwierać, no myślę, że może byś musiał go jakoś w połowie zarejestrować, może nie, na początku nie. Po pierwsze, jakby przyszli, to by ci powiedzieli zarejestruj, to nikt by nie... Wiesz, a jakby nie, nic nie powiedział, to... Nie zamykał, nie zamykali by cię, najwyżej by ci powiedzieli, że to już trzeba rejestrować, nie? Okej, no a rejestracja gdzieś tam wiąże się z jakąś opłatą, tak? Z jakąś tam opłatą na święty spokój. czyli polecasz przyjeżdżać do Kambodży, otwierać biznes? Czy raczej jesteś przeciwko globalizacji? Bo wiesz, ja też, to jest w ogóle niesamowite, bo jeżeli chodzi o... Rozumiem, przyjechać tutaj, otworzyć restaurację nie jest wynikiem żadnej globalizacji, tylko jakiejś
twojej jednostkowej emigracji. Aha. Przecież tu masy Polaków nie przyjadą, to nie jest na tyle łatwe i miejsce do zaadoptowania się, żeby tu miały emigrację typu zmywak w Londynie, mówię w cudzysłowie zmywak, tak? Że nie jadą z tego, że ktoś przyjedzie, tu nie ma związku to z globalizacją. Po prostu może z takim życiem awanturnika, podróżnika bardziej, nie? Okej, dobra, no rozumiem, masz jak najbardziej rację. To jeszcze wracając, w sumie chciałem tak, będziemy sobie pływać, Kambodża, Chiny. A propos Chin, tak jakbyś miał przypomnieć najlepsze swoje wspomnienie jakby z twojego całego pobytu w Chinach. Coś takiego mega pozytywnego. Wiesz, mój kanał opiera się ogólnie na uśmiechu i dobrej energii, więc chciałbym trochę, wiesz, twojego do jakiegoś dobrego wspomnienia dobrej energii z Chin tutaj przywołać. Jeżeli masz coś takiego, takie coś, co sobie myślisz i tak się uśmiechasz. No to wiele osób się uśmiechnie i mnie wręcz wyśmieje, bo powie, że to niedużo dla nich i w ogóle co ty gadasz. Nie? Twarzy, ale tak gdzieś tam wpadło łatwe, nie wiem, coś się kliknęło, coś się pojechało, załatwiło i w dzień na przykład 10 tysięcy dolarów. To wtedy chyba był mój najlepszy dzień pobytu w Chinach, tak? Oczywiście mówię to żartem, dla wielu będą to w ogóle nawet nieistotne pieniądze. Mm-hmm. Dla mnie to były duże pieniądze, ale to jest kwestia siedzenia, punkt widzenia. A no to takie, wiesz, właśnie, że tam można było zarobić, nie? To były takie fajne dni. Mm-hmm. A cały czas wakacje, no ja zawsze tam miałem taki, wiesz, luzik, nie? Cały czas ze znajomymi, cały czas akcja. Kolacja. Czyli cały czas raport z akcji, ale to mówisz, że ktoś się kliknęło, wchodzi ci o twój kanał na YouTube? Nie. Czyli o jakieś tam side'owe biznesy, no, tak? No, okay. Jakiś kontener, coś tego i akurat weszło i się tak, wiesz, nawet bardzo łatwo. No to ja nie mówię, że w Polsce ktoś tego, tylko ja się nie bałem na przykład tych pieniędzy przyjąć na prywatne konto w Chinach, nikt mnie nie ścigał, to nie są duże, a w Polsce to już by mogło być, no chyba by mnie sprawdzili, nie? Na bęben by mnie wzięli. I zaraz jakieś podatki karną skarbowe i tak dalej by się zaczęło. Pan skąd to i od kogo? Wspieranie czegoś tam, tak? Już nie będę mówił ci czego, bo szkoda kanału. Jasne, jak najbardziej rozumiem. No to wróćmy w takim razie znowu do Kambodży. Wczoraj w sumie miałem przyjemność zobaczyć, jak chłopaki nagrywają przewodnik po tym pięknym kraju. Czy masz jakieś swoje ulubione miejsce, które mógłbyś polecić, wiesz? Bo tam opowiadaliście o wielu naprawdę fajnych miejscach, takich, o których nawet ja nie słyszałem. Mógłbym nazwać się podróżnikiem, a nawet nie wiedziałem w ogóle o tym, że takie miejsca są. Czy masz jakieś swoje ulubione miejsce tutaj? Chodzi o miasta, czy o co? O cokolwiek. Stolica lubię, bo dużo miasta, ja lubię duże miasta. I Sihanoukville, bo to jest takie nadmorskie, dobrze wybudowane. Też duże miasto, dużo Chińczyków. Myślę, że będzie rozwojowe. Mam takie jakieś, też często jeździłem do Ratanakiri, do Banlun, bo tam Polacy mają resort, też wszystkich polecam. Także no, dużo rzeczy lubię. Nie? Pizzę u Krzycha lubię. Tak, pizza była na wcześniejszych odcinkach i u ciebie, i u mnie. No dobra, no to kilka takich szybkich pytań. Z racji, że jesteś tak naprawdę youtuberem weteranem, można tak powiedzieć, biznesmenem, filantropem, tak dalej, jesteś dosyć doświadczoną osobą, to teraz tak. A trochę biznesowych pytań, w sensie biznesowych. Gdybyś miał nielimitowaną liczbę pieniędzy i mógłbyś postawić billboard, gdziekolwiek byś nie chciał, wiesz, totalnie no limit, i gdzie by to było i co by na tym billboardzie było napisane? Tak sobie teraz wyobraź. Stawiasz billboard. Gdzie i co na nim jest napisane, narysowane czy cokolwiek? Taki, wiesz, taki bullet shot. Czy masz coś takiego? Nie będziemy upolitycznie tego kanału. To coś innego, nie musi być zgodnie z polityką, wiesz, po prostu, wiesz, co byś mógł powiedzieć. No często u mnie gdzieś tam goście mówili, że nie wiem, to co? Tu bądź tu i teraz, nie? Czy takie, wiesz, jakieś swoje, jakaś, czy jest, o, to może inaczej, czy masz jakieś sentencje, którymi się jakby prowadzisz, jakby morały, którymi jakby kierujesz swoje życie? Czy masz coś takiego? No. No to dawaj. Ale że na billboard bym to uczucił? No na przykład, no albo to byś po prostu, wiesz, czy masz takie jakieś swoje? No ja raczej trzymam się takiego, staram się kierować dwoma słowami, na pewno dwoma, czyli akceptację i odpuszczenie. Ja staram się jak najwięcej rzeczy akceptować i dużo rzeczy odpuszczać sobie i światu ogólnie. Czy masz takie coś, czym się kierujesz? Niech żyje wolność i swoboda. Czyli wolność i swoboda. No. Okej, to kolejne pytanko. Czy masz jakąś osobę, czy to może ze środowiska YouTube'owego, czy może ogólnie, którą uważałbyś za osobę sukcesu i dlaczego akurat ta osoba?
Ktoś... Ale to ja, co znaczy ja mam? To ja nie mam, bo ja ich, mogę nie znać tych osób, no, ja ich nie mam. No możesz nie mieć, jakby nie znać prywatnie, ale czy wiesz, czy masz jakąś swoją inspirację? Czy znam. Tak, czy kojarzysz? Mam, to ja bym kontrolował to. Tak, czy znasz? Czy znasz jakąś osobę, wiesz, czy to może być jakiś, nie może jakiś prezydent, polityk, no, nie, może jakiś aktor, nie, wiesz. No, strasznie zarabia ekipa teraz, tak? No. Ekipa od Freeza. No. Czyli uważasz Freeza za osobę sukcesu. Dlaczego? Bo zarobił kupę siana w młodym wieku i fajnie się bawi. Okej. Okay. No to chyba proste, nie? Okej, okay, super. Masz jakieś... No. Słuchasz podcastów, ostatnio mi w sumie powiedziałeś, że lubisz słuchać podcastów do snu i tak dalej. Czy masz coś, czy chciałbyś coś polecić naszym wspaniałym widzom? Tak, kanał Adam Machaj Macham TV, najlepsze podcasty na internecie. Podajcie. Okej, okay. I ostatnie w sumie taki, w sumie to będzie taka chwila na reklamy. Czy chciałbyś coś przekazać takiego od siebie, z głębi serca, moim widzom, naszym widzom? Mhm. Takie coś od siebie, głęboko. To teraz wam powiem, nie załamujcie się, wpadajcie na kanał Raport z Akcji, też zostawcie suba i komentarz. I będziecie szczęśliwi, obiecuję wam. No, tak. Najlepsze jajecznice na internecie. Także ja dziękuję serdecznie, że wysłuchaliście naszego krótkiego wywiadu na temat właśnie Chin i Kambodży, jak to wygląda w praktyce. No i co, zapraszam serdecznie oczywiście na kanał, na dwa kanały Adasia, Instagramy, wszystko, zostawcie lajka, suba, wbijajcie na Patronite, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ja dziękuję, no i oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Pozdrawiamy, cześć! Cześć!